Samostyjna trwała krótko. Rozczarowanie było wielkie. Później ogłoszono, że tereny tzw. zachodniej Ukrainy zostają włączone do generalnej guberni jako Distrikt Galicien. Nie było się jednak z czego cieszyć. Za akceptacją Niemców powstały komisariaty ukraińskiej policji. Niby im podległe, ale policjanci robili co chcieli. Bandy rozwydrzonych terrorystów spod znaku Tryzuba w okrutny sposób zaczęły mordować Polaków po wsiach i nie tylko po wsiach. Palili i zrównywali z ziemią wsie czysto polskie. W miejscowościach mieszanych nikt z Polaków nie był bezpieczny, nawet w rodzinach. Mrożące krew w żyłach były opowieści uciekinierów, którzy cudem uratowali się z masakry, leżąc w dole kloacznym całą noc. Słyszeli jęki i krzyki mordowanych, a rankiem znajdowali ich zmasakrowane trupy. Taki był początek porządków zaprowadzanych przez Stepana Banderę. Tak było w terenie. Ale ważniejsze sprawy dla losu Bandery i banderowców działy się na górze. Steczko w oparciu o uzgodnioną z Banderą sugestię porozsyłał listy do rządów krajów sprzymierzonych z III Rzeszą. 3 i 4 lipca takie właśnie adresy do Adolfa Hitlera, Hermana Göringa, Joachima Ribbentropa, Alfreda Rosenberga. Ale to nie było jeszcze najtragiczniejsze. Steczko bez oglądania się na niemieckiego suwerena ośmielił się w niedopuszczalny sposób przekroczyć prawa wasala, kierując listy do dyktatora Włoch Benito Mussoliniego, do hiszpańskiego Francesco Franco i chorwackich ustaszowców Ante Pavelicia. Wszystkich Steczko w imieniu swoim i wodza Bandery zapewnia, że Ukraina samostyjna będzie wierna tym ideałom, którym ci mężowie stanu hołdują. 4 lipca w liście do Hitlera Steczko pisał: Wasza Ekscelencjo, przepełnieni szczerą wdzięcznością i zachwytem pańską bohaterską armią, która okryła sobie niewiednącą sławą na polach bitew. Ślemu panu, wielkiemu Führerowi, w imieniu narodu ukraińskiego i jego rządu, który utworzył się w wyzwolonym Lwowie, serdeczne pozdrowienia oraz życzenia zakończenia tej walki ostatecznym zwycięstwem. Zwycięstwo niemieckich broni pozwoli Waszej Ekscelencji na poszerzenie nowej Europy również na jej wschodnie terytoria. Przez to samo stworzy Pan możliwość również narodowi ukraińskiemu wzięcia aktywnego udziału w realizacji tej wielkiej idei jako pełnoprawnemu, wolnemu członkowi rodziny narodów europejskich, zjednoczonemu z włączonym suwerennym państwem ukraińskim. Zgodnie z poleceniem Bandery, jego ambasador w Berlinie, Wołodymyr Stachiw napisał do ministra spraw zagranicznych Rzeszy Joachima Ribbentropa: W imieniu rządu ukraińskiego Ukrainy Zachodniej mam zaszczyt powiadomić, co następuje. 30 czerwca 1941 roku we Lwowie miało miejsce zgromadzenie narodowe, w trakcie którego Jarosław Steczko, wysłannik prowiednika Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, proklamował utworzenie państwa ukraińskiego na terytorium Ukrainy Zachodniej. W tym samym czasie została odczytana proklamacja prowiednika OUN Stepana Bandery, zgodnie z którą Jarosław Steczko mianowany został kierownikiem rządu zachodniej Ukrainy.